Szanowni Państwo, w obecnych bardzo trudnych czasach chciałabym Państwa zaprosić do mojego wewnętrznego świata. Chciałabym się podzielić moją refleksją bardzo intymną i taką bardzo prywatną na temat twórczości, którą teraz się zajmujemy siłą rzeczy, żeby nie pozostawać w stagnacji, żeby jednak działać, uruchamiać naszą wyobraźnię, żeby być w kontakcie cały czas z Państwem oczywiście, bo to jest najważniejsze w pracy teatru. I niestety nadszedł taki moment, niestety, zależy dla kogo, taki czas, kiedy musimy się posługiwać takimi właśnie mediami cyfrowymi. Teatr cyfrowy, teatr kwarantanny, jak to się już zaczyna powszechnie nazywać, jakiś taki gatunek w zasadzie sztuki. Jest to prawdopodobnie nasza przyszłość, z którą trzeba się pogodzić. Już na pewno jest to nasza rzeczywistość. Dlatego zapraszam Państwa serdecznie do mojej interpretacji Excella Montego, Księga z San Michele. Pytam, jak i tak nikt nie będzie tego słuchać, bo to jest nudne! Ja nie jestem Krystian Rupa, żeby to robić ciekawie! Ja nie mam kostiumu, nie mam nic! Nie jestem reżyserem! Nienawidzę was słuchać takich czytanych! Jak chcę przeczytać, to biorę książkę i sama ją czytam! Ale muszę to robić, żeby dostać jakiekolwiek dodatki, bo takie mamy państwo! Tak. Jej, ten Excel Monte. To jest niesamowite. Jakie tam są pokłady emocji. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego czasu w naszych małych, ciepłych domkach. Hauk.